witam Państwa bardzo serdecznie na wernisażu Cztery Tory Bugu fotografii pana Mariusza Kalinowskiego. Witam pana Mariusza bardzo serdecznie. Bardzo mi miło, witam Państwa serdecznie. Dziękuję pani dyrektor za zaproszenie do wernisażu i dziękuję za to, że mogę tutaj prezentować tę pracę. To raczej my powinniśmy podziękować za to, że pan Mariusz do nas dotarł aż z Gdyni i że te prace nam udostępnił, które są pokłosiem kilkuletnich obserwacji rzeki Bug. O całym projekcie Państwu na pewno lepiej i dokładniej opowie pan Mariusz. Proszę bardzo. Z przyjemnością podzielę się z Państwem, jak to u mnie wyglądało, jak się zaczęło. Tak naprawdę bardzo spontanicznie, bo mieszkałem nad Bugiem, znaczy niedaleko miejscowości Kamieńczyk, gdzie Liwiec wpływa do Bugu. Ja mieszkałem w miejscowości Urle i tak któregoś dnia postanowiłem po zakupie aparatu wybrać się ze sprzętem i sprawdzić, jakie są tam rejony, jak to wszystko wygląda. No i zrodził się taki pomysł, żeby spróbować w ogóle pojeździć w kilka miejsc i sfotografować no, rzekę Bug właśnie w moich okolicach, ale też, żeby za każdym razem coś odkryć. No i bardzo spontanicznie przerodziło się w to w coś większego, bo tak naprawdę pamiętam pierwszy wschód słońca, to był wschód w Mogielnicy, tutaj ci, którzy są z tych okolic, Państwa z Drohiczyna, na pewno kojarzycie miejscowość, tam pojechałem, wyjechałem sobie o drugiej w nocy, pojechałem rano, żeby dotrzeć tam po trzeciej, no i byłem zachwycony i paletą barw, i tym śpiewem ptaków, i tym wszystkim, co było dookoła, i mgły. I tak mnie to zafascynowało, że w zasadzie no, doszedłem do wniosku, że muszę to robić częściej. Skończyło się na tym, że każdy wolny weekend, każdą wolną chwilę poświęcałem na to, żeby po prostu wsiąść w samochód i jechać w miejsca, które do tej pory były mi obce, których nie znałem. Siadałem sobie często w tygodniu czy w piątek nad mapą, patrzyłem, gdzie mniej więcej są jakieś skarpy, gdzie są jakieś starorzecza, co jest gdzieś, co można zobaczyć. No i w ten sposób przez te kilka lat odwiedziłem praktycznie miejsca, które były oddalone czasami o 150 km, czasami o 200, czasami o 30. I ta pasja odkrywania była czymś, co dawało niesamowitą radość, bo zawsze to była wielka niespodzianka. To, co się zastanie w danym miejscu, jak to będzie wyglądać. Były momenty takie, kiedy się okazywało, że na przykład pogoda nie dopisała, a gdzieś było takie poczucie, no dobrze, noc zarwana, nieraz wyjeżdżałem o północy, nieraz o pierwszej, zajeżdżało się na miejsce, no dobrze, nic specjalnego, w sensie takim, że nie było takiego światła, na jakie człowiek czekał, gdzie wydawałoby się, że przy dobrych warunkach byłyby to inne kadry, więc to też nauczyło mnie takiej pokory, ale mimo wszystko tą każdą chwilą nad rzeką Bug cieszyłem się i chciałem tego coraz więcej. No i to się przerodziło w zasadzie już, no można powiedzieć, w taką obsesję, że jak nie jechałem, bo nie wiem, były jakieś inne obowiązki, czy gdzieś no, wypadły jakieś rzeczy, które sprawiały, że nie pojawiałem się nad rzeką, to zaraz była ta myśl, co dzisiaj straciłem, czego nie zobaczyłem, co mi uciekło. Więc to no, było takie niesamowite dla mnie to odkrywanie i cały czas to jest. Ja mimo tego, że mieszkam w Gdyni od 3 lat, to ta miłość do rzeki pozostała u mnie i staram się każdą chwilę, nawet jak tutaj przyjeżdżam, mimo wszystko poświęcić na to, żeby pojechać w te miejsca. Cały czas mnie to też zaskakuje, dlatego że nawet mam kadry, powiedzmy, z kilku lokalizacji, w które jeżdżę stale, bo one mi się nigdy nie nudzą. I wydawałoby mi się, że okej, już tutaj jest tyle fotografii, które wykonałem, pewnie już nic nowego nie zrobię, no bo ileż można to samo miejsce robić. Ale właśnie nie, okazuje się, że bardzo często są zaskakujące rzeczy i ciągle je można odkryć. Ja dlatego też nazwałem ten projekt Cztery Pory Bugu, bo lubię jeździć w te lokalizacje właśnie o różnych porach. One są zupełnie inne jesienią, zupełnie inne rzeczy widać wiosną, inną roślinność. Więc to jest coś, co powoduje, że cały czas no jest to takie mocno wciągające, bo jest ta taka niespodzianka, co człowiek zastanie i mi się to nie nudzi. Ja uwielbiam, staram się w każdym wolnym czasie właśnie jeździć nad rzekę.
Ja jeszcze dodam, że pomimo tego, że pan Mariusz mieszka w Gdyni, to nie rozstał się tak naprawdę z Bukiem, ponieważ na stałe współpracuje z czasopismem Kraina Buku, jak również jest jednym z głównodowodzących operacji społecznej Czysta Rzeka, która ma już rangę ogólnopolską. Tak, akcja ogólnopolska jest to akcja, którą pewnie większość z Państwa zna. Jeżeli nie, to zachęcam zajrzeć na stronę operacjarzeka.pl. Akcja polega na tym, że zakładamy sztaby lokalne w całej Polsce, do których można dołączyć, posprzątać wybraną lokalizację na wiosnę. Także to jest super społeczne działanie ogólnopolskie, za które też w którym koordynuję i pełnię jakąś rolę, także zdecydowanie zapraszam. Ja zachęcam jeszcze Państwa do zajrzenia na blog pana Mariusza Wola Istnienia, ponieważ przygotowując się do tego wernisażu i w ogóle zapoznając się z osobą pana Mariusza, dotarłam do tego blogu i tam te opisy, które pan Mariusz zamieszcza, są naprawdę rewelacyjne. Myślę, że są one uzupełnieniem właśnie zdjęć. Te fotografie, które Państwo widzą, myślę, że tam się znajdą. Zachęcam do odnalezienia ich, jest to możliwe. I zagłębienia się w istotę fotografowania, w piękną, tajemniczą krainę Bugu, nadburzańskie tereny, nadburzańską roślinność, jak i również nadburzański świat ludzi, bo świat ludzi jest nierozerwalnie związany z naszym tym światem przyrody, w którym my się zagłębiamy, w którym się sycimy, gdzie się relaksujemy i gdzie odpoczywamy. Myślę, że taki wernisaż jest dobrym momentem, aby porozmawiać dzisiaj z panem Mariuszem, ale zachęcam jeszcze do odwiedzenia wystawy w późniejszym terminie i takiej indywidualnej kontemplacji tych fotografii. Do 4 grudnia mają Państwo czas na to w godzinach pracy placówki. Również telefonicznie mogą się Państwo skontaktować z nami i wtedy udostępnimy wystawę.